Witam Was serdecznie w tej części mojego materiału. Część ta, jak już pewnie domyśliliście się, będzie dotyczyć przygotowania radia do późniejszej konfiguracji kontrolera APM. No, żeby nie robić sobie kłopotu na modelu, gdzie nieraz mamy ciasno, mamy kiepskie dojście do wszystkiego, proponowałbym dokonać tych wstępnych przygotowań jeszcze na biurku, kiedy mamy wszystko luźne i dostępne. Co nam będzie potrzebne? No wiadomo, radio, ja tutaj korzystam z bardzo fajnego, prostego i niedrogiego radia FlySky w wersji sześciokanałowej, to jest i6. Fabryczny odbiornik, serwo, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Z worka bindująca, no tutaj akurat mam zewnętrzne źródło zasilania. Później w modelu odbiornik będzie już zasilany z beca któregoś regulatorów. W każdym razie no, przystępujemy do zbindowania radia. Czyli co robimy? Najpierw zworkę wpinamy w kanał bind VCC, czyli zasilanie. Podłączamy zasilanie. Pamiętajcie zawsze o kierunkach. Czarny na zewnątrz. Dowolne miejsce, bo i tak to jest zmostkowane. Nie wiem, czy to będzie widać. Dioda. A może teraz. Dioda odbiornika miga. Dosyć szybko, coś tutaj mi nie łączy, no ale nic, poradzimy sobie. Dobra, dioda w każdym razie miga bardzo szybko, czyli odbiornik jest w trybie bindowania. Włączamy sobie zasilanie. I tak, wcześniej musimy przytrzymać przycisk bind. No, to jest w każdym radiu ta procedura odbywa się inaczej, no, w tym przypadku akurat musimy nacisnąć przycisk bind. Włączamy sobie radio. Jak widzieliście, uzyskaliśmy napis binding OK. Czyli wszystko jest w porządku. Wyłączamy radio, wyłączamy zasilanie, wyciągamy zworkę, podłączamy ponownie zasilanie odbiornika. Tym razem dioda powinna nam już migać dosyć wolno. Nie wiem, czy to widzicie. No, widać. Dobra. I włączamy radio. No, jak widzicie, dioda odbiornika nie widzicie. Ale, no może teraz. Dioda odbiornika świeci się teraz światłem ciągłym. Serwo zareagowało. Mamy podłączone pod kanał pierwszy. Jak widzicie, reaguje prawidłowo. Czyli wszystko. O, dostaliśmy w tej chwili. Przerywa mi tu gdzieś zasilanie, dlatego radio od razu, jeszcze raz wam to pokażę, radio od razu wysłało komunikat ostrzegawczy o utracie sygnału z odbiornikiem. No, widzicie, na wyświetlaczu zniknął teraz sygnał z odbiornika. O, jest, ponownie złapało. Serwo chodzi, czyli wygląda na to, że wszystko mamy w porządku. Teraz może zajmiemy się konfiguracją samego radia. Co nam będzie potrzebne? No przede wszystkim musimy sobie wpisać nazwę tego modelu. Ja sobie tam wybiorę, nie wiem, powiedzmy, do celów testowych nie stoi, niech to jest o. APM, już musimy troszeczkę APM. Bardzo fajne w programowaniu radio, w ustawieniach w ogóle ma tak przejrzyste menu, że ciężko sobie wyobrazić, żeby jeszcze można to uprościć. Miałem do czynienia w swoim życiu modelarskim z różnymi radiami, uwierzcie mi, że to jest naprawdę najprostsze, co może być. Bardzo przyjemne. Dobra. Zapisujemy zmiany przez dłuższe przytrzymanie przycisku cancel. Troszkę nielogiczne, no ale tak producent sobie wymyślił. Nie będziemy tego zmieniać. Co jest ważne? Type select, czyli typ naszego modelu. Tutaj mamy do wyboru airplane or glider. Helikopter. Różne wersje helikoptera. No nas oczywiście interesuje tryb akro, czyli uproszczony, bez żadnych mikserów włączonych, czyli airplane or glider. Tak samo przytrzymujemy dłużej przycisk cancel. I w zasadzie w tym miejscu mamy wszystko. Teraz dobrze by było jeszcze sprawdzić, czy zgadzają nam się nasze kanały, czy musielibyśmy poustawiać rewersy, endpointy. Właśnie, jeszcze istotna rzecz, wszystko tutaj musi być na 100%.
ze względu na to, że możemy mieć później problem przy kalibracji. To był kanał 5. Tu też sobie ustalmy 5 100%, ok. I właśnie tutaj kanał 5 jeszcze. Endpointy mamy ustawione. Aux Channels. Jak sobie w tą zakładkę wejdziemy, tu mamy, jest to radio, jak już wspomniałem, 6-kanałowe, czyli 4 podstawowe kanały to są drążki. 5, 6 możemy wykorzystać do funkcji dodatkowych, czyli na przykład wyboru trybu lotu. No najlepiej jest do tego celu użyć przełącznika 3-pozycyjnego. Daje nam producent taką możliwość. Żeby go ustawić, musimy sobie sprawdzić. Przycisk opisany jest jako SWC, czyli musimy sobie tutaj zmienić jako kanał 5 doprowadzić do wyświetlenia SWC. Natomiast na przykład dodatkowa funkcja, czyli na przykład autopowrót, możemy sobie ustawić pod kanałem, to się nazywa SWD, czyli kanał 6 ustawiamy sobie jako SWD. I to wszystko. OK, to mamy zrobione. Endpointy mamy ustawione wszystko na 100%. W razie czego, w nazie, szczególnie w nazie, jeżeli naza wychodzi nam poza zakresy, często jest tak, że w nazie na przykład nie możemy ustawić wszystkich 3 trybów lotów, ponieważ suwak ucieka nam za skalę, jak gdyby, lub ewentualnie nie jest w środku, w środkowej pozycji przełącznika, to właśnie regulujemy sobie to endpointami tak zwanymi, czyli to jest po prostu działania drążka, jak gdyby. Możemy skrócić jego wychylenie. To właśnie robimy przy pomocy endpointów. Teraz sprawdźmy sobie jeszcze przy użyciu, w różnych radiach różnie to się nazywa, tutaj akurat nazywa się to display, w spektrum na przykład jest to monitor, channel monitor. Wejdźmy sobie w to, sprawdźmy, czy radio nam reaguje prawidłowo, czyli o, tutaj nam cały czas fiksuje to zasilanie, nie szkodzi. Tu jest reakcja prawidłowa na tym kanale. Na tym kanale też, jak widzicie, daje na dół, suwak idzie na dół. Wszystko jest ok. Kanał 4. No, tutaj mam jakąś wadę w tym radiu, potencjometr prawdopodobnie. Ale to zanim zainstaluję go na modelu, to muszę sobie to poprawić, albo prawdopodobnie się już wytarł, albo jest po prostu zastany. Czasami się zdarza. W każdym razie reakcje są prawidłowe, mniej więcej, no, kierunki są prawidłowe. Czyli rewersów żadnych nie musimy przestawiać. Jeżeli któryś kanał reagowałby Wam odwrotnie, czyli w zupełnie przeciwną stronę, wchodzimy sobie w zakładkę rewers. I tutaj mamy możliwość przestawienia. Wybieramy sobie kanał, który nas interesuje do przestawienia i zmieniamy sobie rewers czy normalny kierunek. Oczywiście zmiany potwierdzamy przez dłuższe naciśnięcie cancel. To wszystko, radio mamy przygotowane, możemy spokojnie montować w modelu. Czyli póki co możemy zająć się innymi czynnościami. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w dalszej części materiału.